jest kafel, w którym podróżujemy po świecie. Mam na imię Kacper, mam 8 lat. Moja pasja to jest podróżowanie po Ameryce Południowej. Na początku nie chciałam pojechać. Myślałam, że to jest nuda, ale pojechaliśmy i mi się bardzo spodobało. Podróżuję z moją mamą, z moim bratem, z moim tatą i z moją siostrą. Podróżuję kamperem od 2 lat. Czy to jest kuchnia? A tutaj jest jedno łóżko, da się mnie tak włożyć. A tutaj jest jeszcze jedno łóżko. Na samej górze chcę się na też rozłożyć. Ta dziewczynka to jest moja siostra, ma 4 latka i ma na imię Kaja. A tutaj jest mój tata, który prowadzi naszego kampera. Nazywa się Andrzej. Podróżujemy z Kacprem od kiedy był malutki. I w pierwszą podróż wyruszyliśmy, jak miał roczek, do Meksyku. Trochę się baliśmy, ale okazało się, że jest super. No i przez to od tego czasu, bez, jakby poniekąd z naszego wyboru, Kacper podróżuje. Ale bardzo nam pomaga w tych podróżach, wytrzymuje wszystkie nasze zwariowane pomysły. I od kiedy jest starszy, no to pomaga. Nosi rzeczy, decyduje czasami, dokąd jedziemy. Ja dalej zajechałam kamperem do Ameryki Południowej. Jechałam przez Ekwador, Boliwię i Chile. Dzięki, że ja podróżowałam, poznałam więcej kolegów w innych kontynentach. Za 3 tygodnie wybieram się na podróż do Australii i pozostanę tam na rok. Warto podróżować, bo można bardzo fajne rzeczy spotkać i bardzo fajnych ludzi.